Dzień dobry Pani Małgosiu, niezwykle miło widzieć Panią na planie programu Voice Senior. Jak się Pani czuje w roli trenera? Zdecydowanie lepiej niż w roli jurora. Bardzo się cieszę, że użył Pan określenia trenera, ponieważ to był główny argument, który mnie w efekcie namówił na udział w tym programie. Ja zawsze unikałam jurorowania, ale tu jestem trenerem. Niektórzy trenerką. Ludzie mogą nie rozumieć tej różnicy pomiędzy jurorem a trenerem. Jaką widzi Pani taką główną różnicę pomiędzy tym a tym? My głównie jesteśmy tutaj po to, żeby pomóc uczestnikom skorygować błędy, które widzimy w ich śpiewaniu, a nie po to, żeby oceniać. Musimy przejść etap jurorowania po to, żeby skompletować sobie drużynę. Drużynę osób, z którymi będziemy pracować. I to jest chyba kwintesencją. Ci ludzie tutaj nie przyjeżdżają po ocenę, tylko przyjeżdżają po to, żeby pokazać się na tej scenie i po to, żeby zasięgnąć rady trenera. Nie jest tajemnicą, że jest Pani osobą, która ma bardzo dużo wątpliwości. Jakie wątpliwości miała Pani przed przyjęciem tej roli trenera? No tu miałam trochę mniej wątpliwości ze względu na to trenerowanie. Mhm. Natomiast generalnie nie przyjmuję propozycji, unikam jurorowania, ponieważ mam wątpliwości natury takiej, że ja nie jestem upoważniona do oceny, bezwzględnej oceny człowieka, jeśli nic o nim nie wiem. Sztuka, nie tylko śpiewanie, nie tylko muzyka, ale sztuka wyraża osobowość artysty. Ja muszę coś o nim wiedzieć. Jeżeli miałabym jurorować tylko i wyłącznie, oceniać tylko na podstawie wyjścia na scenę, zaśpiewania jednej piosenki, no to jest niemożliwe w moim pojęciu. To jest totalnie niekompletne. Pani Małgosiu, nie jest tajemnicą, że nie mieszka Pani w Warszawie, co jest no dość dziwne dla ludzi z show biznesu. Co Pani tak bardzo podoba się w tej mniejszej miejscowości, czego nie ma w Warszawie? Ja jestem artystką prowincjonalną. To jest tak, że tam mam spokój, tutaj mam pomponika, a tam go nie mam. Tam nie muszę mieć make-upu. Tam mam dookoła ludzi, których znam, którzy mnie akceptują zarówno latem, jak i zimą, bo moja miejscowość zmienia charakter latem. Latem jest miejscowością total wypoczynkową od wielu, wielu lat, a zimą troszeczkę cichnie. I idę do piekarni, kupuję chleb i pani wie, że chcę mieć zjarany i niekrojony. Pani kiedyś pół roku mieszkała w Warszawie. Dlaczego? Ależ pan wszystko wie. Czy pani to nie podobało? No, przygotowałem się do pani tutaj, do rozmowy z panią. Co pani zabierała Warszawa? Poza tym, że no zabierała pani ten spokój. Nie mogę przyzwyczaić się do życia wielkiego miasta, do takiego tłumu ludzi. Nie kocham za bardzo faktu, że doceniam bardzo, ale nie kocham faktu, że jestem rozpoznawana. Tego nie znajduję, znaczy tej intymności, tego spokoju nie znajduję w Warszawie. Widzę, doceniam zmiany, jest to piękne miasto, pięknieje ciągle. Jednak kocham swoje Puszczykowo. Wychowałam się w małym miasteczku, które w tej chwili jest większe. Pewnie wszyscy mają do mnie pretensje o to, że mówię, że jest małym miasteczkiem. Wychowałam się w Szczecinku, też pięknym, absolutnie pięknym miasteczku. Mieszkam w Puszczykowie, które leży w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cisza, spokój, natura dookoła. To już tak kończąc naszą rozmowę, mam do Pani takie filozoficzne pytanie. Co Pani zdaniem jest najważniejsze w życiu? Nie ma rzeczy uniwersalnej, najważniejszej w życiu. Ja myślę, że ważne jest, żebyśmy przez to życie przeszli z wielką miłością do świata, ze świadomością, że drugiej szansy mieć być może nie będziemy.
I z próbą, bo nie zawsze wychodzi, ale z próbą nie zrobienia krzywdy nikomu dookoła. Dla niektórych ludzi najważniejsze są pieniądze. Jaką rolę w pani życiu grają? Chodzi tu o hierarchię, ważność. Pieniądze są ważne, ponieważ w takim świecie żyjemy, że po to, żeby żyć, musimy mieć pieniądze na chleb, na kawę, którą lubimy, itd., itp. Natomiast w moim życiu zdarzało się różnie. W dzieciństwie byłam wychowywana w rodzinie i z dzieciństwa pamiętam te narady, jak powiązać przy stole kuchennym, jak powiązać koniec z końcem, czy w tym miesiącu kupujemy buty dla jednej córki, czy może dla drugiej. W momencie, kiedy zaczęłam zarabiać, też bywało różnie. Dlatego wiem, że może być tak i może być tak. Nie jest to rzecz najważniejsza. Naprawdę najważniejsi są ludzie dookoła nas. A jest pani taką osobą rozrzutną? Taką, która szybko podejmuje decyzję o jakichś dużych wydatkach? Jeżeli mogę, tak, ale potrafię mocno przykręcić kurek. O, mocno przykręcić kurek, czyli potrafi pani oszczędzać. Wzięło się to z tego dzieciństwa, ależ tak? Oczywiście, że potrafię oszczędzać, bo bywają sytuacje, kiedy oszczędzać trzeba. No i oszczędzajmy. I trzeba mieć pokorę i trzeba mieć świadomość tego, że nam się to także może przydarzyć. Jeżeli nie jutro, to za tydzień. A jest pani takim typem, który oszczędza do skarpety czy w banku? Bo nie w banku. Ludzie niektórzy... Nie, raczej w banku. Różne są formy oszczędzania. Chyba nie powinnam. Mam podać numer konta? Nie, no, a może by wysłali coś, wie pani. Nie poda, a może by zabrali coś. Nie wiem. Dobrze, niech to będzie pani tajemnica, słodka tajemnica. Okej. Okay. Każdy musi mieć tajemnicę, to też jest ważne w życiu, żeby jakąś tajemnicę tam sobie skrywać, żeby się ludzie mieli nad czym zastanawiać. Numer konta. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego pani życzę. Do zobaczenia. Dziękuję.